lubicie miętówkę, no to parę słów chciałem wam powiedzieć o najstarszej miętówce oczywiście świata, ale zanim zajrzycie i zaczniemy temat, oczywiście nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować tego kanału. Zmagania w sumie z nieświeżym oddechem są tak długo, jak długo jest na dobrą sprawę społeczność ludzka. W zasadzie one istnieją od początku cywilizacji. Ta przypadłość zwana współcześnie halitozą leczona była na najróżniejsze sposoby, czasem skutecznie, czasem wręcz przeciwnie. Skala problemu jest znacznie większa w sumie niż mogłoby się wydawać. Chciałbym podać parę przykładów. W Torze czytamy, przykładowo w żydowskiej Torze, że nieświeży oddech jest poważnym upośledzeniem i może być przyczyną rozwodu. Legenda głosi, że młodą Nachid, narzeczoną Daraba, matkę Aleksandra Wielkiego, odesłano do Macedonii ze względu na przykry zapach ust. W sumie nawet dziś, choć wydawałoby się, że halitoza została poskromiona, problem jest dla wielu osób bardzo poważny. Między innymi James Winebrand w Bolesnej historii stomatologii pisał coś takiego. We współczesnym świecie nieświeży oddech budzi u ludzi tak silną awersję, że przypadłość ta może nawet prowadzić do śmierci u tych, którzy jej nie mają. Zdaniem jednego z ekspertów, u 20% osób, które szukały pomocy medycznej w związku z wyimaginowaną halitozą, problem ten osiągnął poziom nerwicy społecznej, co u części z nich pojawiało się wręcz skłonnościami samobójczymi. No, na takim podanym przykładzie doskonale widać, jak istotnym elementem w sumie samooceny może być zapach wydobywający się z naszych ust. I kiedy powstała tak naprawdę pierwsza miętówka? Prawdopodobnie około 3000 lat temu w starożytnym Egipcie. To w sumie na dobrą sprawę Egipcjanie wymyślili protoplastę pierwszego miętowego cukierka lub też zaczęli dodawać do wódki miętę. Gotowali rozmaite zioła, przyprawy, mieszali te zioła z cynamonem, mirą, kadzidłem, a substancję w ten sposób otrzymywaną albo spalali, żeby był zapach, albo przerabiali na cukierki, albo przerabiali na miętówkę. No i tak też między innymi powstały słynne cukierki miętowe, w których można było zamykać pewne aromaty. Starożytni Rzymianie po posiłkach przykładowo zwykli żuć liście pietruszki, podczas gdy mieszkańcy terenu współczesnego Iraku żuli goździki, co też polecam, bardzo dobrze niszczy bakterie w zębach. Ci ostatni, czyli ci z Iraku, korzystali także z rodzaju gumy do żucia wytwarzanej z żywicy. Tę gumę polecali również żydowscy specjaliści od nieświeżego oddechu, alternatywnie zalecając pukanie jamy ustnej wodą i olejem. No, zdaje się, że najdziwniejszy zwyczaj w ogóle używania mięty przy alkoholach czy przy cukierkach miętowych powstał w Chinach, gdzie znachorzy kazali strapionym pacjentom gryźć skorupki kurzych jaj, by zetrzeć zanieczyszczenia mające być przyczyną brzydkiego zapachu. Oczywiście dosyć kuriozalne są kuracje, między innymi związane ze sobą Piliusza Starszego, bo proponował on jako remedium popiół po spalonych mysich odchodach zmieszany z miodem, zamiast między innymi miętówki. Średniowiecze i renesans to w sumie w pełni korzystali pełnymi garściami strunków właśnie związanych z miętą, czy z jakichś tam gum miętowych, tego typu. Przykładowo w 1913 roku możemy przeczytać w The Englishman Compendium coś takiego. Ażeby pozbyć się cuchnącego odoru z jamy ustnej, należy najpierw przepłukać je wodą z octem, potem poświęcić chwilę na rzucie matyksu, następnie zaś przemyć jej wnętrze ponownie wywarem z nasion anyżu, mięty oraz nasączonej winem goździków. No, pewnie ten sposób był nie do końca tak naprawdę w renesansie dosyć skuteczny, bo pito wino, a potem zęby wycierano w renesansie ściereczką. Anton von Leeuwenhoek odkrył istnienie mikroorganizmów i wtedy ludzkość spojrzała na problem higieny z zupełnie całkowicie innej perspektywy. Wlicza się w to oczywiście również higienę jamy ustnej. I ten słynny uczony obserwował pod mikroskopem m.in. materiał pobrany właśnie z jamy ustnej. No i w ten sposób zaczął zajmować się na dobrą sprawę bakteriami. No, troszeczkę jego badania potrwały, bo
Lübbenhöck zmarł w roku 1723, a prawdziwy przełom przyszedł dopiero pod koniec XIX wieku. No i ten front walk z nieświeżym oddechem przesunął się na korzyść ludzi dzięki angielskiemu chirurgowi Josephowi Listerowi. To właśnie na jego część pośmiertnie w 1879 roku powstała znana do dziś nazwa marki cukierka Listern, choć z początku nie była ona kojarzona jedynie, była ona w ogóle kojarzona tak naprawdę jedynie z pukaniem zębów. Także, moi drodzy, należy dla dobra pukać zęby różnymi odczynnikami z mięty, na pewno. I oczywiście polecam, żeby w naszej piwniczce szlacheckiej również pojawiła się na dobrą sprawę miętówka, czyli wódka z mięty, która bardzo dobrze potrafi koić kwestie związane z zębami.